Tadeusz, to jest tak straszne, to jest tak trudne pytanie. To Wiem. dotyczy sportu, ale to dotyczy wszystkiego. Każdej dziedziny, w której naprawdę tylko jednostki przebijają się na sam szczyt i są w stanie osiągnąć najwyższe cele, plus dodatkowo wiąże się to z naprawdę milionami wyrzeczeń. Z poświęceniem. I teraz ja odwołam się do zupełnie innego podwórka. Ja mam kumpla, który studiował w Akademii Muzycznej i pamiętam, słuchajcie, jak on akurat grał na wiolonczeli, pamiętam, jak on 8 godzin dziennie musiał trenować po szkole. Mhm. On wracał ze szkoły i musiał 8 godzin dziennie trenować na wiolonczeli i opowiadał mi, co czuł, słysząc, jak dzieciaki na dworze się bawią, a on, wiecie... Rzępolił. Okay, no.